Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj troszkę o tym pomidorku. Właściwie to nie jest pomidorek, ale ta sama rodzina psiankowatych. Już jako mała sadzonka ten gagatek potrafił nieźle poharatać mi ręce, kiedy go przestawiałam, dlatego trzeba go przestawiać za doniczkę. Tego ancymonka lepiej nie łapać ani za łodyżkę, ani za liście. Potrafi poważnie poranić dłonie. Rosatę przygotowałam w marcu, tak jak tradycyjne pomidory. Prawidłowa nazwa psianka stuliszolistna, ale również można go znaleźć pod nazwą pomidor kolczasty litchi. Już nawet jako kilkudniowa rozsada potrafi mieć kolce na liściach i na łodygach. W miarę kiedy wzrasta roślina, te kolce są coraz większe i coraz bardziej ostre. Pojawiające się świeże stożki wzrostu już potrafią mieć kolce. Kolce są różnej wielkości. Na liściach one są od środka liści są większe, na brzegach są mniejsze. Ale to nie znaczy, że mniejszy kolec jest mniej kujący, wręcz przeciwnie. Naprawdę tej rośliny nie łapmy za liście ani za łodygi. Te kolce potrafią się tak boleśnie wkłuć w rękę, że będziemy to czuć tygodniami. Jedną rozsadę zostawiłam w doniczce na polu i ona wrosła mi korzeniami do podłoża. Zaciągnęła obornika, który był poddany pod uprawę wcześniej wiosną i jak zaczęła szybko przybierać na masie, to było już za późno na wyrwanie razem jej z doniczką. Szkoda było mi uszkodzić korzenie i ją zostawiłam. Bardzo szybko zaczęła przybierać na masie, te kolce zaczęły rosnąć, zawiązywała owoce, kwitła, przepięknie wyglądała. Soczysta zieleń liści jest taka nieskazitelna i przez całe lato pięknie wyglądała, bo te liście nic nie traciły na kolorze. Tak zawiązywała owoce w takim kształcie jak małe kasztanki. To są kwiaty przypominające troszkę kwiaty jak ziemniak kwitnie, a tak wyglądały zawiązane owoce. Przypółki również pełne kolców, małe kasztanki w środku, pięknej, głębokiej zieleni. Kiedy zaczęła dojrzewać, owoce zaczęły się wybarwiać najpierw na żółto, pomarańczowo, aż w końcu do takiej mocnej, soczystej czerwieni. Ta psianeczka bardzo szybko rośnie. Jest mega odporna, bo nie łapią ją żadne choroby. Naprawdę, żadne choroby. Pięknie wyglądały owoce, które już w pełni, kiedy były dojrzałe, zaczęły samoistnie opadać i można było je zbierać z podłoża. Jak smakuje? Słodko, kwaśno, cierpko, ciut gorzko. Owoce są wypełnione pestkami. Mało ma miąższu, bardziej jest jako roślina dekoracyjna. Posadzona co pół metra roślina stworzyłaby bardzo gęsty, kolczasty żywopłot. Nie do przedarcia. Jest również niebezpieczna dla zwierząt, bo potrafi poranić nawet zwierzęta. Ale zauważyłam, że opadające owoce bardzo chętnie jadły kosy. Jedną sadzonkę posadziłam sobie w donicy, oparłam ją o winogron i wyrosła prawie na 3 metry. Do tych górnych owoców nie byłam w stanie dosięgnąć, tylko mogłam je podziwiać z dołu, aż same opadną. Ale pięknie wyglądały od dołu, patrząc na te czerwone owoce. Ona przez całe lato zawiązywała owoce i bezustannie kwitła do samej jesieni. Ta psianka pochodzi z Ameryki Południowej. Tam rośnie jako dzika roślina. U nas trzeba ją niestety siać i jest rośliną jednoroczną. Tak dla dekoracji, dla oka, popatrzenia, bo raczej najeść się nią nie da rady. Ale podziwiać jej piękno, piękno tych czerwonych jej owoców warto, chociażby warto dlatego ją posiać, żeby mieć taki cudaczny egzemplarz we własnym ogrodzie i spróbować, chociaż raz spróbować tego owocu. Jest bardzo łatwa w uprawie, szybko rośnie, nie wymaga zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych, obrywania wilków, oprysków. To taka ciekawostka ogrodnicza dla pocieszenia oka tymi pięknymi owocami otoczonymi szypułkami z kolcami. Do następnego razu. Pa!